Na początek transparenty, plakaty i zdesperowani rodzice z Błędowej, z Głobieńskiej, czyli okupacja urzędu gminy w Świlczy. Protestujący chcą, żeby wójt dotrzymał słowa i użyczył budynku, w którym stowarzyszenie chce prowadzić szkołę. Ta uchwałą Rady Gminy została wcześniej zlikwidowana. Rodzice, którzy ostatnią noc spędzili w urzędzie, zapowiadają, że nie odpuszczą. To zapewnienia wójta Świlczy z marca tego roku. Jeżeli, powtarzam, znajdzie się stowarzyszenie, które będzie chciało tą szkołę prowadzić, gmina Świlcza przekaże stowarzyszeniu na prowadzenie tej szkoły. Chodzi o ten budynek, a słowa gospodarza gminy dały nadzieję zarówno uczniom, jak i rodzicom na utrzymanie szkoły w Błędowej z Głowieńskiej. Wypowiedział się wójt, jeśli znajdzie się stowarzyszenie, to wtedy przekaże. No niestety słowa nie dotrzymuje i jesteśmy w związku z tym rozgoryczeni, że zostaliśmy oszukani. Wójt tymczasem wysuwa swoje twarde argumenty. Niski poziom nauczania, mała liczba dzieci i ekonomia. Utrzymanie szkoły kosztuje aż 650 tysięcy rocznie, stąd decyzja. Na dzień dzisiejszy decyzja moja jest na nie. Odmawiam wydania szkoły towarzystwu, które zostało założone w celu prowadzenia szkoły w Błędowej z Głobieńskiej. Reakcja na takie stanowisko wójta była natychmiastowa. Rodzice spędzili noc w urzędzie gminy. Budynek został oklejony banerami i transparentami. Spędzimy do skutku, dopóki pan wójt nie zmieni zdanie i nie podpisze, bo w tym momencie pan wójt stwierdził, że Błędowa z Głobieńska może nie istnieć. Byłem zdziwiony, dlatego że ja z nimi się pożegnałem. Uważam, że aczkolwiek przy różnych zdaniach, ale tak w sposób taki przyjazny. I kiedy dostałem telefon po południu, że jest protest, to trochę byłem tym zdziwiony. Nauczyciele twierdzą, że wyniki nauczania nie w pełni odzwierciedlają jego poziom. Nie wynik jest najważniejszy, ale najważniejsze jest, żeby dziecko w szkole czuło się bezpiecznie, żeby czuło się tutaj dobrze i żeby każde osiągało wyniki na miarę swoich możliwości. Rodzice, wierząc, że wójt zmieni jednak zdanie, już zapisali dzieci do szkoły w swojej miejscowości. Od września są zapisane do szkoły, które chcemy, żeby prowadziło stowarzyszenie w Błędowej z Głobieńskiej. A jeśli tej szkoły nie będzie? Jeśli nie będzie, to zapiszę do sąsiedniej gminy, do gminy Bogufała. Do tej szkoły rodzice zapisali już 52 uczniów. Nasza szkoła jest bardzo ładna. Szkoła już jest przygotowana na dzień 1 września. Nie do końca, ale już większość prac takich najcięższych. Zrobione okna, umyte firanki, poprane, wyzawieszane. Wszystko wyszykowane. Jeszcze zostały tylko hole posprzątać, wejście, obejście, no to pan jest od obejścia. Także no liczymy na to, że szkoła będzie. No, musi być. Musi być, bo to są dzieci. Rodzice twierdzą, że szkoda byłoby zaprzepaścić stuletnią tradycję szkoły i pracę poprzednich pokoleń, które budowały ją w czynie społecznym.